Murarz, tynkarz, akrobata? Raczej krawiec, architekt, kierowca wyścigowy, no i wybitny skoczek narciarski przede wszystkim. As z pokerową twarzą, trzeźwiejący alkoholik i rekordzista, który najwięcej, bo aż 108 razy kończył zawody Pucharu Świata w czołowej trójce. Słowem, weteran. Wygrał 5 turniejów 4 skoczni. Raz dokonał tego, nie wygrywając ani jednego konkursu prestiżowego cyklu. Był wczorajszy, gdy leciał na skraj ze skoku letalnicy, a nigdy nie wywalczył indywidualnie żadnego medalu olimpijskiego. Jan Achonon, na następnych zawodach się pokonam. Mówili na niego maska, ale nie dlatego, że pokazywał się w maseczce, zanim to było modne. Po prostu nigdy się nie uśmiechał. Królewski orzeł z Lahti, Jane Ahonen. Planica 20 marca 2005 roku. Końcówka jednego z najsłynniejszych konkursów w historii skoków. Bjørn Einar Rumoren zawiesza poprzeczkę na 239 metrze. Wtedy na belce siada Jane Ahonen. Odpycha się, wybija i oddaje skok legendę. 240 metrów. Niestety rekord świata nie może zostać uznany, bo Finn nie ustał próby i przyrżnął głową w zbity śnieg. Był półprzytomny, ale nie chciał jechać do szpitala. Bał się, że jest jeszcze pijany, bo lot rodem z DSJ poprzedziła całonocna balanga. Wypiliśmy z chłopakami skrzynkę piwa w pokoju hotelowym. Później postanowiliśmy udać się w miasto. Odwiedziliśmy wszystkie możliwe knajpy. Rano po powrocie do hotelu wyszedłem na balkon i zapaliłem papierosa. Dopiero wtedy dotarło do mnie, jaki byłem głupi. Powiedziałem do kolegów, że za chwilę będziemy startować na największej skoczni świata. To jedna z najsłynniejszych anegdot, które krążą w świecie skoków narciarskich. Janne opisał ją w swojej biografii pod tytułem Królewski Orzeł. Książka rozeszła się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. A jeśli chcesz być na bieżąco i kręcą cię sportowe typy spod ciemnej gwiazdy, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji. Wróćmy do meritum. Obecnie Jane Ahonen jest szczęśliwym producentem kamperów. Wódkę odstawił 9 lat temu. Taką, a nie inną decyzję wymusił na nim kac morderca. Pewnego razu w Szwajcarii Finn trenował z estońskim skoczkiem Karelem Nurmsalu. Panowie postanowili zaszaleć. Było grubo, a kolejnego dnia maska czuł się fatalnie. Dopadło go na całego. To właśnie wtedy poprzysiągł sobie, że nigdy więcej nie weźmie na język choćby kropli alkoholu. Jak powiedział, tak zrobił, choć niedługo później zaczął stawiać dość kontrowersyjne tezy. Odkąd odstawiłem kieliszek, nie idzie mi na skoczni. Nie dalej niż kilka tygodni temu Jane Ahonen wyznał, że sprawy nieco się skomplikowały i teraz jest trzeźwiejącym alkoholikiem. Chodzi na terapię. W ubiegłym roku znów sięgnął po procenty i znów popłynął. Myślałem, że będzie w porządku. Wypiłem kilka piw z przyjaciółmi. Byłem pewien, że dojrzałem i stałem się mądrzejszy, ale natychmiast wróciłem do punktu wyjścia. Nie zmieniło się nic. Zrozumiałem, że potrzebuję pomocy i zacząłem szukać jej na zewnątrz. Mimo, że nie piłem od 8 lat, to nie wyleczyłem mojej choroby. Mam nadzieję, że już nigdy nie będę miał do czynienia z alkoholem. Jest jednym z najlepszych skoczków narciarskich w dziejach. Nie ma ku temu wątpliwości. Niestety, mistrz nie wiedział, kiedy ani jak zejść ze sceny. Pierwszy raz powiedział dość w 2008 roku, ale szybko wrócił. 3 lata później Finn znów odstawił skoki i zaczął ścigać się dragsterami. Ba, założył nawet swój team, który współtworzył m.in. z synem i bratem. Rodzinny biznes kwitł. Zespół budował własne, super szybkie auta, a człowiek maska został mistrzem Finlandii, Szwecji i całej Skandynawii. Pobił europejski rekord przyspieszenia. Jane pędził przed siebie, ale czegoś mu brakowało. W 2013 roku postanowił wznowić karierę skoczka, którą ostatecznie zakończył kilka miesięcy po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Był rok 2018. 41-letni wówczas sportowiec odszedł, bo rodacy mieli już po dziurki w nosie patrzenia, jak ich idol raz po raz ląduje na buli. Maska otrzymywał nawet nieprzyjemne listy. Kończ waść, wstydu oszczędź, pisali rozgoryczeni fani.
To był koniec. Definitywnie. Ale czy aby na pewno? No właśnie. W styczniu Janne Ahonen wystartował w Mistrzostwach Finlandii, które zorganizowano na dużej skoczni w jego rodzinnym Lahti. Królewski Orzeł wylądował na najniższym stopniu podium. Wywalczył brąz. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!